Cześć wszystkim, witają Was, Szumi Dance, Piotr i Iwona. Mam nadzieję, że udało Wam się coś poćwiczyć od ostatniego razu. Była pierwsza lekcja rock'n'rolla, były trzy kroki. Krok podstawowy, zwroty bokiem do siebie za jedną rękę i obrót partnerki pod ręką. Więc od razu sobie na początek przypomnijmy. Krok podstawowy, partner zaczyna od nogi lewej, partnerka od nogi prawej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na pięć, sześć, jak widać, kolano, kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Druga figura, zwroty bokiem. I trzecia, obrót tą samą ręką partnerki. Z drugiej strony to samo pokażemy. Krok podstawowy, zwroty bokiem. I obrót partnerki pod ręką. To tyle. A w dzisiejszym odcinku poznacie obrót partnerki pod lewą ręką partnera w tą i z powrotem. Obroty zwykłe partnerki na inne sposoby, jak również obrót partnera pod ręką. Zacznijmy od pierwszej figury. Obraca się partnerka pod lewą ręką partnera w tą i z powrotem. Partner robi tylko kroki podstawowe cały czas. A partnerka, już właśnie pokazujemy, pod lewą ręką będzie szła. Uwaga, i raz, dwa, trzy, cztery. Podnosimy lewą ręką, drugą nakierowujemy ją i z powrotem zabieram. Teraz tak, partner podnosi tą rękę, prawą każe partnerce, kieruje ją, w którą ma iść i partnerka wtedy przechodzi. Spróbujmy jeszcze raz. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Widzimy, ja cały czas robiłem w miejscu kroki podstawowe. Pokażemy teraz kroki partnerki z tej strony, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Partner nakierowuje partnerkę. Raz, dwa, trzy, cztery. I co tu się stało? Stanęliśmy obok siebie. No i co? I teraz wracamy. Partner z powrotem partnerkę zawraca. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak dobrze partner poprowadzi partnerkę, to partnerka nie będzie musiała myśleć, w którą stronę dokładnie ma iść. Proszę, spróbujmy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pod lewą ręką i wracamy. Bardzo dobrze. Ok, spróbujmy z drugiej strony. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, do góry, prowadzimy i z powrotem. Jeszcze raz. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok, jeszcze raz z tej strony. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, do siebie i z powrotem. Dobrze. Spróbujmy z muzyką. Pokażemy Wam obroty partnerki na dodatkowe sposoby. Pierwszy z nich to pamiętacie, tak jak było na pierwszych zajęciach, prowadzenie lewą ręką i zamiana miejsc, tak? To samo zróbmy prawą ręką. Czyli proszę, tańczymy krok podstawowy, partner tym razem puszcza drugą rękę, ta wolna i zamiana. Znamy to z disco samo. Jeszcze raz. Tak. Czyli co, mamy tą ręką prowadzimy i tą. A teraz na skos trzymanie. To samo w tym trzymaniu, tak? Czyli wcześniej trzeba należy zmienić rękę. Raz, dwa, trzy, cztery. Zmiana. Ruszamy. Zmieniamy rękę, tak? Jak powtarzamy figurę, to nie zmieniamy ręki w ogóle. Widzimy dopiero teraz. Czyli należy zmienić ręce, tak? Na skos. I teraz trzy sposoby. Lewą ręką partner. Teraz prawą będzie.
No i będzie na skos trzymanie. I teraz. Bardzo dobrze. Spróbujmy z muzyką. Pod ręką. Będę się obracał pod swoją lewą ręką. Tak, czyli próbujemy. Od kroku podstawowego puszczamy prawą i pod lewą rękę ręką będę przechodził pod ręką. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jakie tu robię kroki? Ano idę od lewej nogi mocno do przodu. Na raz, podnosząc rękę lewą. Dwa, opuszczam piętę. 3, partnerka jest już z tyłu, 4, opuszczam piętę i na 5, 6 zwracamy się do siebie, 5, 6 i raz, 2, 3, 4, powtarzamy i raz, 2, partnerka z tyłu i 5, 6 do siebie, jeszcze raz, partner podnosi lewą, przechodzi, tak, jeszcze raz i podnosimy lewą, przechodzimy, 5, 6. Teraz partnerka, jakie ma kroki tutaj? Partnerka przechodzi dookoła partnera, tak? I raz, dwa, trzy, cztery. Partnerka przechodzi, idzie do przodu, mijamy się. Jeszcze raz i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ok, tu dla panów jeszcze taka podpowiedź. Nie trzeba się pochylać, wystarczy podnieść wyżej rękę. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Podnoszę wyżej rękę, widzimy i nie musimy się pochylać. Nie trzeba robić czegoś takiego. No chyba, że jest bardzo duża różnica wzrostu, wtedy partner może troszeczkę pochylić się. Spróbujmy z muzyką. Powtórzmy wszystko, co było dzisiaj nowego, czyli zwroty partnerki w tą i z powrotem pod ręką lewą partnera. Na trzy sposoby, dwa doszły, bo jeden już wcześniej był, obrotu partnerki pod ręką i na koniec obrót partnera. Powoli przypominamy bez muzyki. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Obrót tą i z powrotem partnerki. Tak. Z tej strony. Obroty partnerki pod prawą ręką. Partnera, jeszcze raz. Trzymanie na skos. Jeszcze raz. I obrót partnera pod ręką lewą. Jeszcze raz. I to samo z muzyką. Feel you, wrap
dziś. Macie co ćwiczyć, doszły dzisiaj nowe rzeczy. Chcielibyśmy na następnym odcinku dołożyć następne, ale dobrze by było, żebyście te wytrenowali. No i co, zapraszamy na następną lekcję. Do zobaczenia. Dziękujemy oczywiście za wszystkie subskrypcje. Tak. I liczymy na kolejne oczywiście. Liczymy na łapki w górze, wtedy wiemy, że Wam się na pewno podobało. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. Do zobaczenia.